Jest godzina prawie 10 w nocy. Ja wyglądam tak. Pokażę Wam się tylko do połowy, ponieważ jestem w samym biustonoszu. Mój mąż drugi raz maluje sufit. Franka piszczy w garderobie, ponieważ przez tą bramkę tutaj próbowałam włożyć kocyk, ale kiedy widzi mojego męża, po prostu prawie wkłada tam głowę. Także tak. Moje ręce wyglądają tak. Radek kończy sufit, ja idę się kąpać i jutro, mam nadzieję, pokażę Wam już cały pokój pomalowany. I tutaj widzicie, że wszystko jest już przygotowane, wyniesione, jest nawet futeczka, żeby Frania tutaj nie wchodziła, nie przeszkadzała. Zaraz biorę się za rozkładanie folii, bo pan zaraz będzie. I mój największy grzech, czyli ta brązowa ściana i to, że sufit jest w takim samym kolorze i tutaj już widzicie te pęknięcia. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Mój piękny żerandol, karnisz, tak to wygląda. Jeszcze sufit w tym samym kolorze. Także mam nadzieję, że jak to wszystko zrobimy, to już będzie pięknie i cudownie. Frania chyba nadal nie rozumie, skąd ta bramka. Chętnie by tu wpadła i trochę poszalała. Ale chciałam Wam pokazać kolejny etap tego mini remontu, moją piękną brązową ścianę. Mam nadzieję, że tylko aparat będzie łapał tę jakąkolwiek ostrość. Więc pęknięcia, które były u mnie na ścianie, w tej chwili są już zagipsowane, dziewczyny. Tak. Także teraz co? Najgorszy etap, docieranie i jutro malowanie. No, a mój widok z okna wygląda tak, słuchajcie, jest taka mgła, że nie widać nic za barierką balkonu. Także tak, podłoga, masakra. No, także dziewczyny, życzcie miłego malowania. No i po remoncie. Zacznę od ścian. Na ścianach sama oczywiście malowałam. Tu jest Tikurilla. Za farbę zapłaciłam 240 zł. Białą na szczęście miałam. Listwy te przysufitowe, styropianowe, przyszedł taki pan i mi przykleił. Wyszło całkiem nieźle. Nowy żerandol, bo tamten dawał i fatalne światło i kompletnie tutaj nie pasował. Ten kupiliśmy w Castoramie za 137 zł. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Żarówki były trochę droższe, bo dają takie fajne, jasne światło. To jest, nie wiem, jakieś, no takie energooszczędne. Same wiecie. No i tutaj tak, zacznę od tego, że zakupiłam sobie w sumie tylko dla ozdoby, dlatego żeby to cieszyło moje oko. To jest stoliki, dwa krzesełka. Ja przy nich nie siadam i nie piję kawy. Ale wygląda to całkiem ładnie i ja to pomalowałam bejcą, ale będę oddawała te krzesła do tapicera. Ja je prałam cały dzień, jeszcze wyciągałam odkurzaczem wszystko, żeby to ładnie wyglądało, ale nie jestem zadowolona, będę chciała to oprzeć po prostu takim beżem. Teraz to jest taki przecierany, szary kolor, no nie bardzo mi się to podoba. Ale nóżki i cały ten, ta ozdoba tych krzeseł i tego stolika jest przepiękna w takim moim ulubionym stylu, czyli Ludwik. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj już Wam pokazywałam osłonkę z Ikei do kwiatka, którą sobie kupiłam. Tutaj jest wazon Renaty. I moja komoda, która pierwotnie stała w sypialni, ale nie bardzo się tam sprawdzała, ponieważ jest troszeczkę za długa. I tam wylądowała ta brązowa, za którą zostałam trochę zrugana. Ja wiem, teraz to widzę, że ona tam trochę nie pasuje. No ale co zrobić? Do tej komody tutaj sobie wzięłam te uchwyciki, które kupiłam w Lumpeksie. Niestety dwa zbrakło, ale znalazłam to na stronie i będę zamawiać. Na komodzie wylądowały kwiaty, bo dla mnie to już jest taka ozdoba sama w sobie. Ja już przeszło mi na wszystkie te bibeloty, ustawianie nie wiadomo czego, najbardziej oko cieszą mi kwiaty. I tutaj jakiś mój zwykły kwiatuszek w doniczce srebrnej, którą kupiłam też na starociach. Świeczka z Ikei, skrzyneczka od mamy, którą kupiła mi w Pepco. I bonsai z sypialni wylądował tu. I tutaj na tym mam jeszcze taki kwiatek na takim świeczniku, który dostałam od mojego męża, siostry. Ja tych świeczek tutaj nie palę, tylko wstawiłam sobie tutaj kwiatuszek, który tak mi się rozrósł. Ja go chyba za 5 zł kupiłam w Carrefourze kiedyś. I tutaj dalsza część mojego salonu, czyli mój nowy nabytek, dywanik z Ikei. Zakupiłam go za całe 249 zł. Renata kupiła taki sam, tylko że w kolorze szarym. Ławostół, nie wiem, 300 ileś, kupiliśmy go na Allegro. Ma tutaj tą korbkę, można go podkręcić do góry. Jest jeszcze taki blat, który wsuwamy w środek i ten stół, no wychodzi nawet na całkiem solidny.
Dobra, teraz pokażę Wam jeszcze firankę, którą sobie kupiłam. I ta firanka, tego tutaj pewnie nie będzie widać, ma takie paseczki połyskujące. Ja zrezygnowałam całkowicie z zasłon, bo my z tym pokojem mieliśmy największy problem, że on był bardzo, bardzo ciemny. Czyli białe firaneczki z takim właśnie srebrnym przyciem. Fajnie to wygląda wieczorem, jak się zapali światło. Dobra, tutaj jest oczywiście laptop, no i nasza sofa i fotel. Jednego fotela pozbyłam się do garderoby, bo Franka na nim śpi. Narzuty są niestety konieczne, które muszę brać praktycznie co tydzień, bo pies potrafi to uświnić masakrycznie. No i co jeszcze? A, jeszcze karnisz. Karnisz to jest taka ta zwykła biała listwa. Mówię, dla nas największym problemem w tym pokoju było to, że on jest po prostu bardzo, bardzo ciemny. Ze względu na to, że mieszkanie to mamy tak usytuowane, ja może tylko to tak pokażę, może nie do końca, nie będzie tego widać. Mieszkamy na załamaniu, czyli ja z okna tutaj widzę ścianę, o, taką żółtą, widzicie tam? I to daje taki cień, może nawet te firanki nigdy nie wyglądają na takie bardzo, bardzo białe, bo to żółto odbija tak, że one i tak wyglądają jak ekry. Także tak wygląda mój salonik. Wiadomo, że każdy robiłby tak, gdyby miał większą zasobność portfela, urządziłabym to zupełnie inaczej. Ale jestem zadowolona z takiego efektu, najbardziej jestem zadowolona z tych listew styropianowych, taki styl podoba mi się najbardziej, uwielbiam takie mieszanie stylów, nie chciałabym mieć wszystkiego w jednym kolorze, podoba mi się tak, tak jak jest. Jak będę miała więcej gości, będę mogła rozłożyć sobie ten ławostół tam pod tym, oczywiście zabawki Franki, dostawić te dwa krzesła, tak że ludzie mi się pomieszczą, mam jeszcze pufę i drugi fotel w razie W. Zresztą jak coś, to można zawsze sąsiadów ulokować na jeszcze taboretach z kuchni. I powiem tylko tyle, że może nie brałabym się za ten remont, wymianę mebli, bo mieszkamy tutaj stosunkowo krótko, ale no mówię, tutaj jakby wszystko przeważyło to, że jak sąsiad robił remont, to u mnie ściany popękały. Tutaj delikatnie, jak się wpatrzycie, to nad tym pierwszym krzesełkiem jest taki pasek na ścianie. Te pęknięcia były naprawdę znaczne, szczególnie właśnie to na suficie, to pokazywałam Wam wcześniej. I tak jak on zrobił te pęknięcia, tak stwierdziłam, że lepiej będzie zrobić ten pokój, żeby był bardziej przejrzysty. Także dziewczyny, mam nadzieję, że efekt, może no nie jestem jak Dorota Was urządzi, ale naprawdę się starałam, mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam trochę też, że może trochę zaczerpniecie, może też coś jeszcze podpowiecie. Także miło mi było pokazać Wam swój salon. Kciukujcie, subskrybujcie. Pa!